Dzisiaj gościmy z panem ministrem w Olsztynie. Dzisiaj duże wydarzenie związane z infrastrukturą komunikacyjną na Warmii i Mazurach. Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje obietnice, realizuje program wyborczy, realizuje wszystkie te zadania, co do których składaliśmy deklaracje nie tylko w kampanii wyborczej, ale na długo przed wyborami. Bardzo się cieszę, że nie tylko te najważniejsze inwestycje jak Via Baltica, nie tylko te najważniejsze inwestycje jak droga ekspresowa S7, ale jakże ważne przedsięwzięcia oczekiwane przez lata, a takim jest budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego, znajdują uznanie rządu, znajdują uznanie wszystkich tych, którzy dzisiaj zajmują się sprawami polskiej infrastruktury. Pan premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreśla, członkowie rządu i politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie podkreślają, że polityka zrównoważonego rozwoju jest naszym priorytetem. Nie model polaryzacyjno-dyfuzyjny, który był bardzo popularny za czasów rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a to mianowicie inwestowanie tylko w najbogatsze aglomeracje z nadzieją, że one kiedyś będą reinwestowały dochody w obszary dużo mniej zamożne. Polityka zrównoważonego rozwoju, dzięki polityce zrównoważonego rozwoju, dobra sieć transportowa, ruszt komunikacyjny, drogowy ruszt komunikacyjny, ale zresztą i kolejowy, to te przedsięwzięcia, które pobudzą nasz kraj gospodarczo. Notujemy i dzisiaj jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, dynamiki. Notujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak z nadzieją, że przez kolejne lata będziemy dorównywali do starych krajów Unii Europejskiej, musimy dzisiaj podejmować te trudne wysiłki. Chciałem bardzo podziękować obecnemu tutaj panu ministrowi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, panu ministrowi Słowikowi, na jego ręce podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, do niedawna jeszcze ministrowi odpowiedzialnemu za kwestie związane ze środkami unijnymi, za bardzo dobrą współpracę, panie ministrze. Bo przecież inwestycja ta, o której mówimy, to inwestycja w dużej mierze finansowana ze środków Unii Europejskiej. Ta modelowa wręcz współpraca pomiędzy naszymi resortami przynosi, jak widać, pożądane i oczekiwane efekty. Obwodnica ta ma kilkanaście kilometrów, dokładnie 18, obejmuje szereg zadań inwestycyjnych, więc de facto ma charakter zdecydowanie szerszy jak prosta obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego. Przy czym no, ma ona dość duże znaczenie dla miasta Olsztyna, z tego względu, że zrealizowanie tej inwestycji ułatwi mieszkańcom miasta i regionu dojazd w kierunku Torunia, a przez to włączenie się w sieć autostradową, w sieć dróg szybkiego ruchu i na pewno przybliży Toruń do Olsztyna. Natomiast jest to dość duża inwestycja, wartość 318 milionów złotych, termin realizacji 34 miesiące, formule projektu i buduj, i wpisuje się ta budowa, ta inwestycja, finansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a konkretnie w działanie 4.2 w zakresie budowy obwodnic miast leżących poza siecią TNT, miast na prawach powiatu. Druga część, o której mówiłem, że za chwilę, program inwestycyjny dla rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo-Elbląg, 14 km, bez mała 120
milionów złotych, poprawa bezpieczeństwa przez inicjatywy związane z przebudowami skrzyżowań, pobocza, etc., etc. Jeszcze bezpieczeństwo to jest głównym naszym, to jeszcze trzeba dodać, że bezpieczeństwo jest głównym naszym priorytetem. Dzisiaj wykorzystuję ten czas, że jestem tutaj w Olsztynie i to skierowanie, ten program inwestycyjny pozwoli tą inwestycję w kolejnych latach uruchomić. Nie wspomniałem tutaj o zaangażowaniu pana ministra Zbigniewa Babalskiego, ten program inwestycyjny dla tej drogi, ale zresztą obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego to jakże również tutaj zasługa starań pana ministra Zbigniewa Babalskiego. Czynię to z obowiązku, wymieniając także jego nazwisko, bo nie mogło ono tutaj nie paść, i podziękowania pod adresem ministra Zbigniewa Babalskiego. Dziękuję. Podpiszemy ten program inwestycyjny, żeby później już nie mylić. Program inwestycyjny dotyczy rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo-Elbląg. Ta umowa na budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubowskiego zostanie podpisana. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, dzięki osobistemu zaangażowaniu także pana ministra Andrzeja Adamczyka, możemy śmiało mówić o tym, że w ostatnim czasie dobiega końca wykluczenie komunikacyjne naszego regionu, że stajemy się otwarci na Polskę, otwarci na Europę, że mieszkańcy naszego województwa mogą w bezpiecznych, dobrych warunkach przemieszczać się, podróżować do stolicy naszego kraju, a także pomiędzy poszczególnymi miastami naszego regionu. Bo obok dzisiaj podpisywanej umowy, to właśnie zrealizowane już projekty na S7, ale to także inwestycje na drodze krajowej nr 16, to program naprawy miejsc niebezpiecznych, to wiele innych programów realizowanych na terenie naszego województwa, które zapewniają bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, ale także otwierają nas na inwestorów, bo z wykluczeniem komunikacyjnym, z którym mieliśmy przez wiele, wiele lat do czynienia, wiązało się także wykluczenie gospodarcze. Brak inwestorów, którzy, no, ponieważ nie mieli jak dojechać do nas, to nie lokowali tutaj swoich firm, nie budowali zakładów, nie inwestowali w naszym regionie. Dzisiaj widzimy już, że ten impuls, który dało tak aktywne działanie polskiego rządu, sprawiło, że ten trend się odwraca, że wracają do nas inwestorzy, przyjeżdżają, że chcą zakładać swoje firmy, co, jestem o tym bardzo głęboko przekonany, sprawi, że także poprawią się warunki życia mieszkańców naszego województwa. I pozwólcie państwo, że w kontekście tego, co powiedziałem, wyrażę moje ogromne podziękowania całemu polskiemu rządowi, ale w sposób szczególny tutaj na ręce pana ministra Andrzeja Adamczyka, na ręce pana ministra Witolda Słowika, wszystkim, którzy przyczynili się do tego, i ja również nie mogę nie wspomnieć o bardzo ogromnym zaangażowaniu pana ministra Jerzego Schmidta, który tutaj dotychczas zazwyczaj przy tego typu konferencjach reprezentował pana ministra Andrzeja Adamczyka. Dzisiaj też jest z nami, już w innej roli, ale to, co się dokonało się także dzięki jego ogromnej pracy i zaangażowaniu w sprawy naszego regionu. W warunkach urągających wszelkie bezpieczeństwu normalnej funkcjonowania, bezpieczeństwu też mieszkańców, to wreszcie po prostu się kończy. Tak jak inwestycje drogowe, tak samo inwestycje kolejowe, też chciałbym tu powiedzieć, że w marcu rusza już, będzie wbicie łopaty w inwestycje, drogę kolejową między Szczytnem, Piszem a Ełkiem, a więc kolejne wielkie przedsięwzięcie, które będzie poprawiało sytuację Warmii, Mazur, Powiśla. I tutaj te ogromne słowa podziękowania, które od mieszkańców należą się tym, którzy podejmowali te decyzje, panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, panu ministrowi Witoldowi Słowikowi, całemu rządowi Prawa i Sprawiedliwości, bo
To są działania, które wynikają z naszych, z tego, co mówiliśmy w kampanii wyborczej, z tego, co obiecywaliśmy wyborcom. My to po prostu to spełniamy, to realizujemy. Nie ma pustych słów, są tylko fakty, są realne wydarzenia, są realna zmiana naszej i poprawa naszej sytuacji. Myślę, że takich dobrych wiadomości, dobrych informacji będzie jeszcze na przestrzeni najbliższych lat wiele, bo na tym nie koniec, jeszcze wiele, wiele jest do zrobienia i myślę, że dane nam będzie też dalej te dzieła czynić. Dziękuję bardzo. Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego to nie tylko obwodnica samego miasta, to jest również okolicznych miejscowości Kurzętnika, Bratiana, więc to jest poprawa dostępności, poprawa komfortu jazdy dla wielu osób, nie tylko dla kierowców, ale również dla samych mieszkańców. Szanowni Państwo, są faktem. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.